Jakże piękny jest świat widziany Twoimi oczami, Ojcze. Jakże wspaniale jest widzieć braci i siostry tak, jak ich stworzyłeś, tak, jak ciągle na nas patrzysz, bez osądów, uprzedzeń, bez własnego zdania. Jak wspaniałe jest życie, gdy już nie muszę mieć racji. Jak wspaniale przeżywać każdą chwilę, przyjmując ją taką, jaką jest, bez oceny, interpretacji, porównania z przeszłością. Jestem jak dziecko w objęciach kochanego i kochającego taty, które wie, że wszystko, co potrzebne, będzie mu zapewnione. O nic samo nie musi się martwić. A każda chwila jest cudem w rękach kochającego rodzica. I czy płacze, czy śmieje się, czy bawi się, czy śpi, głęboko w sercu czuje spokój, bo wie, że jest w dobrych rękach, pod opieką tego, któremu ufa bezgranicznie. Jakże wspaniałe jest życie dla Ciebie, Panie. Jak cudowne staje się życie, gdy swoją wolę oddaję Tobie. Staje się prawdziwie wolny, gdy rezygnuję z wszystkich praw, jakie ten świat zdaje się dawać, i kładę je u Twych stóp. Bo chcę, abyś Ty mnie prowadził. Tylko Tobie chcę służyć. Tylko Twoją wolę chcę pełnić. O Panie Wszechmogący, Ty jesteś w stanie jednym słowem odmienić serce najgorszego grzesznika. Wlej w nasze serca swą miłość. Przypominaj nam, że ciągle czekasz na nas, że nigdy nie przychodzisz nieproszony, że nikogo z nas nie odrzucisz i dla każdego z nas przygotowałeś miejsce u swego boku. Spraw, abyśmy wszyscy poznali pełnię życia, która możliwa jest jedynie w Twoim świetle. Abyśmy usłyszeli naukę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego wysłałeś dla naszego zbawienia i którego ofiara odkupiła nas wszystkich i który czeka na nas razem z Tobą. Amen.